z rozkoszy tego świata, ilości niepomiernej. Zostanie nam po latach herbatki szklanka wiernej. I nieraz się w piernatach pomyśli porą nocną, ach trudną, lecz herbaty, herbaty szklanka mocnej. Póki ciebie, ciebie nam pić, póty jak w niebie nam żyć, herbatką, herbatką, herbatką. Ach, póki, póki ciebie nam pić, póty jak w niebie nam żyć, herbatką, herbatką. Witam Państwa na 12, tym razem toruńskiej gali finałowej programu społecznego Mistrz Mowy Polskiej oraz Kuźnia Mistrzów Mowy Polskiej. Drodzy Państwo, kluczem do zrozumienia fenomenu Mistrza Mowy Polskiej jest to, że w Polsce wciąż potrafimy podziwiać ludzi, którzy chcą i potrafią mówić po polsku ładnie, poprawnie, ale co najważniejsze, mądrze. Jest z nami Piotr Pankanin, wiceprezes zarządu Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. Gdyby to solidna firma drukowała banknoty, na pewno pana podobizna znalazłaby się na najwyższym nominale. To myślę, że w języku jest coś takiego, co trochę przypomina mi, to dzisiaj rano przyszło do głowy, przepraszam za dziwne skojarzenie, ale przyszło mi do głowy, że to jest troszeczkę tak jak z gonieniem króliczka, którego trzeba gonić, ale się go nigdy nie złapie. Zresztą istota złapania go nie jest taka, jak trzeba. Język trzeba się ciągle zmienia, trzeba go ciągle doskonalić, trzeba go ciągle upiększać. Prosimy Państwa o klaski, fotografów prosimy o zdjęcie, a pan Zbigniew Derkowski, dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miasta Torunia, wręczy stosowne upominki. Czterech mistrzów mowy polskiej. Pani Wanda Chotomska. Pan Olgierd Łukaszewicz. Mistrz mowy polskiej Olgierd Łukaszewicz, 2012. Pan Piotr Majewski. Drodzy Państwo, prawdę powiedziawszy, nie przygotowałem sobie żadnego podziękowania, więc pozwolą Państwo, że odczytam. Żartowałem. I ostatnia osoba, no tak wynika z alfabetu, a banki będą dumne, bo mistrzem kolejnym został pan Krzysztof Pietraszkiewicz. Bardzo prosimy. Daję słowo, wolałbym śpiewać. Mistrzowie mowy polskiej, jest ich czwórka. Pisarka, aktor, dziennikarz i bankowiec. Szanowni Państwo, mistrz mowy polskiej, vox populi, Dariusz Bereski. Poproszę dwoje mistrzów, tak, którzy wręczą dyplom. Dyplom dla laureata. Cała Polska czyta dzieciom. W kategorii Vox Populi Teatr Parabuch.
Tak wyglądają kuźnie mistrzów mowy polskiej. Ogłoszenie Wawrzyna mowy polskiej. Tę nagrodę otrzymuje Jan Ptaszyn-Wróblewski. Zapraszam zatem na galę finałową Mistrz Mowy Polskiej do Lublina. Będziemy serdecznie gościć wszystkich uczestników i życzę oczywiście tego ogromnego zainteresowania programem konkursowym, który obserwowaliśmy w innych miastach, w tym także w Toruniu.